The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow. He passed on worried and warning, carried away by a moonlight shadow. Lost in a river last Saturday night, far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through. Witam Was bardzo serdecznie w 11 odcinku z polskiej serii na moim kanale, czyli Ogień na tłoki do roboty. Ze mną jest majster a la pandemia, a la okrutnik, a la 21 000 ników. Dobra, drobny zaraza, pandemia, epidemia i w ogóle wszystko. Dobra, co my tu mamy? Akurat na czasie, tak się mówi. No jedziemy, no na czasie już pewnie minęło, jak to wypuszczę na YouTube. Mało ważne. Mamy sobie Agro Masza. Ja se puszczam pracownika i ci oraś, tak? No, Agromasza, mamy sobie ładnego Agromasza. Musiałem metalfacha wymienić na Agromasza, bo on nie działał. To był metalfach, nie? A te dupy są te shadery. Fuu, te... Czemu pod kontrol jeden jest opuść wszystko? W ogóle dla mnie to jest czyli nierealne, że on na podnośniku jest w stanie tyle podnieść. Jeszcze jak tam tona zboża wchodzi do tego, no tona może nie, bo to 1000 to wchodzi 800 litrów, no to jest trochę mniej niż tona. Mam wgraną w skinobiegów. Działa 2x10, bo działa 2x10, muszę jechać z rewersem. Bo nie działa wstecznie, ale jest fajnie, bo przynajmniej mam coś takiego jak wyłączony ograniczenie prędkości, czyli jadę trochę szybciej. Co nie zmienia faktu, że rozpędzam się wolniej. Ale przynajmniej dźwięki są pisać. Dobra, majster robi sobie tam trochę zmianę w sprzęcie. No, chodzę pokazać. No właśnie, tam jadę. Jedź i wtedy. Nie, czy jak to chcesz. To przyjedź na pole i pokaż. Wystawię to kupię. Ale to turbo jest kozackie. Ja teraz jadę bez gazu jak coś. Dobra, majster tu uora moim tym. Ja sobie przejdę szybko do majsterka. Oczywiście próbowałem tu tamtym tym, okazało się, że to jakoś niekompatybilne ze sobą i nie siało. Tu mam majster takiego sprzęta i takiego inwalidy zatrudnił. Kupiłem tak. Brawo. Kupiłem tego zetora. Dobra, nie chcę się. Kupiłem tego zetora. Mam lepszy. I ten siewnik, a sprzedałem tamten stary siewnik, babcie i dwunastkę. Może zrobiłem się lepsze wyjazdy. Czyli sprzedał w ciul, a kupił mało? A słuchaj, na końcu było 200 tysięcy, to jest już tak. No, stonks normalnie. Co się jeszcze zmieniło u mnie? U mnie się zmieniła jedna ważna rzecz. Szwagier sprowadził mi taką sarąbistą koparę. Tam z kołchozy sprzedawali. Fajne jest to, że ma 10 tysięcy pewności łyżeczki, więc w sumie no, jedną łyżeczkę na moją przyczepkę. Przyczepkę, no przyczepkę, fajna przyczepka, no tą gównianą, no tak powiem. Tum. Jest 60 standardowo, trochę z dziwną skrzynią, bo... W sumie nie jest dziwna. Czy jest dziwna? Nie jest dziwna, jest dobrze. Trochę na odwrót odwrócone, to jest do kostek. Jak będę stawiał wiaty w zimę, znaczy się jak posieję już wszystko. To planuję postawić sobie tu wiatki. Tutaj wiatkę jakąś, kurniczek. Najprawdopodobniej to pójdzie do zburzenia. No taka trochę słaba jest, w sensie mało pojemna. Przyczepa nie wchodzi w całości. Kurnika, co nie? Nie mam kurnika i planuję też postawić kurnik, bo mam troszkę pszenicy. Troszkę dużo. Nie aż tak dużo, ale troszkę dużo. Tak samo planuję jeszcze sprzęt sobie kupić, ale kiedy indziej. Muszę ceny jeszcze posprawdzać. O, auto sobie, super. I like it. Jaki sprzęt? No jakiś. Słabo. Rzepak nawet całkiem fajny, nie mam rzepaku. Każdy nie ma. Nie ma. Trzonka słabo. Mam bardzo dużo pszenicy. 66 tysięcy. Mam 29 tysięcy.
5 milionów i 10 tysięcy worsa, więc w sumie fajnie. Dobra, to nie mój sprzęt, no, to jest moja kopara, to jest mój pas. 35 ton pszenicy, 8,5 tony jęczmienia. No i na razie tyle. A gdyby nie pogoda, to bym miał dużo słonecznika. Przenosimy się na niską skrzynię. Wbijamy swoją trójkę. Teoretycznie przy pracach polowych to się nie powinno tego, nie? Biegów zmieniać. Czemu? Normalnie. Jak masz obciążenie? No zależy z czym jeździsz, no wiesz. Albo czasem jedziesz na zakresie drugim, albo na zakresie pierwszym. Co ma zakres do tego? Ja nie mówię o zmianie zakresu, ja mówię o polowych. Z dwójki polowej, nie trójka polową na przykład. No to tak nazywam zakres. Zakres. Biegi to są zakresy, a zakresy to są biegi. W twoim mniemaniu? Spokojnie. Nie chcę ci majster nic mówić. No. Ale tak 2 na 10. To 2 na 10. No, trochę pod górkę już nie jedzie maksymalnie. Aha, ja myślałem, że siewi ci nie sieje, już do mnie będzie sieje. Nie, to w tym sensie nie, nawet nie patrzyłem. No sieje. Ty, ale zrób mi poprzeczniak. A to za chwilę skończę całe te. Tak będę siał trochę po rusku. Ej, a co jeszcze będziesz miał do siania, tak powiem? Co? Co jeszcze do siania będziesz miał? 85 i to i jeszcze mam łąki do orki i do siebie. No muszę tak. Pychę. 53, 62. Ale muszę jeszcze tak zebrać kukurydzę z szóstki. A kartofle jeszcze musisz wykopać. No i kartofle, dokładnie. Ano burger. Ano będę kopał. A może tak wyjść ziemniaków kiedyś? Nie, no ja pewnie nie. Może będzie samo na ziemniaki, na ziemniaczka się dorobisz. A, serio? Nie, no żartuję. Ale ziemniaków jest dużo. Zawsze. Kurde, nie opuściło się gówno, a idź pan. Ale tu muszę składować, nie? Pod halą, jo? No, a gdzie? Ja bym zrobił to do skrzyni, ale teraz to właśnie sobie zrobiła właśnie, także nie. Gdyby nie było. To po prostu... na ziemię będę sypał. Do hali. W sumie hali takiej jako tako nie mam, ale... U mnie tam w piwnicy. No o! Ty pewnie miał po brzegi i nie pójdzie fajnie. A potem się teren zasypie i będzie. Gdybyś tak zrobił pewnie specjalnie dla mnie, nie? Tak od serca. To z do dupy, trójką muszę jechać. Ty chwilą biegnie schodził w tym domie, żeby... Gałkę urwie. Jak bolek. Ale da się urwać. Wszystko się da. Ja nie dam rady. Proszę mi nowe pole numer 40. Number. No kurde, czemu ja mam dwa razy klikać? Co z tym jest nie tak? A chyba jeszcze jakieś to pole dokupuję. Ja bym też to dokupił, ale budowę mam w planie. A, to nie. Ogólnie mam 100 tysięcy na koncie, także ludzie. Żywa mać, kup sobie jeszcze coś. Czemu? Przewodnika trzeciego albo coś, nie wiem. A czemu? Bo jesteś za bogaty. Przyczepę. O, chciałeś sobie tą przyczepę kupić. Kup sobie ją. Zrób sobie taką za 30 tysięcy, będzie fajnie. Masz jedną przyczepę i to w ogóle taką, której nie powinno być jeszcze na tej serii. Za ile na kosztują 8? Ile? 8 tysięcy. Noś wam jaka robię. No zrób mi te poprzeczniaki, ja pierdzielę. Ja muszę zrobić 20 metrów poprzeczniaka. Ogółem 17 tysięcy, bo ja przyczepa kosztuje, także... Tą, którą chcesz? No.
No to Metal Fachę bym kupił drugą, no bo wiesz. Nie! Tą w ogóle sprzedaj, bo to mi się w ogóle nie podoba, ona jest za nowa. Ale ona fajna. Co jest w niej fajnego? Jaką ma pojemność? Kolego mój drogi. No. Przyjacielu, obywatelu. No. 15 ton, także wiesz. Nie podoba, ale mi się ten design nie podoba, on jest za nowoczesny. A może pół chcę wymienić, że wiesz, dołożę drugą skibę. Ja chcę czwórkę skórę, zastanawiam się, ale boję się, żeby kupować kolejny pług do szesnastki. Będę musiał sobie jeszcze jakąś szesnastkę ze złomka załatwić. Ej, to trochę może... lepszą. Mój pieszot kupił, czy nie? Nie chcę twojego. Ile ma metrów? No czwórka to jest taki... No to nie, to też jest czwórka, to też jest dwumetrowe. To jest to taki, co ma 3 metry. Pług. No, na 180 koni pod szesnastkę. Czy pod szesnastkę, czy pod złoma? No nie no, pod szesnastkę bym musiał wtedy drugą szesnastkę dokupić. A co byś sprzedał? Nic bym nie sprzedał. Lony! Co bym miał sprzedawać? No trzy ciągniki! Masz jeszcze 30? No ale co ma, ja tego nie liczę, ej, to jest do tego, do zwierząt. Jest kun opal, 4-skibowy, ale to jest na takich małych skibach i on ma 1,8 metra albo 1,4, się pamiętam. Mówię, że chcę 3 metrowego, albo pobrałem 3 pługi 3 metrowe. Kuna, Lenkena i ten trzeci był z czego? Te są za nowe pługi, a ty się przyczepiasz do mojej przyczepki. Kurde, to wygląda się na, nie żeby coś, ale ten pług jako tako się nie różni względem tych starych. Mhm. Bo jest obrotowy, wow, to jest świadczy o nowości, tak? Według ciebie. Ogólnie moje zatory mają po tyle samo koni, także... I też to fajne właśnie, bo w sumie wiesz, nieważne co będę robił, taki sprzęt kupię, to... Ja, u mnie to w większości przypadków też nie robi różnicy. Bo albo mam sprzęt pod taki, że ciągną oba tak samo, albo mam sprzęt taki, że ani jeden, ani drugi nie daje rady. Ej, kupcę tego Krenwelanda, co wyszedł w tym nowym dodatku. On jest 4-skibowy, 2-metrowy. Nie chcę dwumetrowego! Przepraszam. Po co mi drugi dwumetrowy? Ten ma 2 metry, czy 1,8, czy... Yeah! This is... Ja katuję ten silnik, jak nie powiem co. Ale to nie moja wina, że jeździ jak żyleta. Ta etykieta jest jak etykieta. Albo nie, jak nie będę wracał, to na follow me się puścimy sobie, co nie? Tego złomka. Ale po co go chcesz, po co mi chcesz wracać? Kurwa, jebane podnoszenie! Dlaczego to gówno nie umie nigdy się podnieść? Jak się ma podnieść? Ogólnie w zimowym odcinku to lasy, nie? Zobaczymy. Ej, oby nas mafia sobie wyprzedziła. Na pewno nas wyprzedzi. To zanim ja to zamieszczę, to będzie... To oni już pewnie nagrają na farmie od zera zimowy. Trzeci sezon będzie. Oni grają trzeci sezon na tej samej mapie? Będą grali coś. Nie. Ale drugie grają na tej samej mapie, czy co? Nie, mi chodzi, że sezon taki, że sezon w ogóle serii tak jakby. No wiem, ale grają na tej samej mapie? Nie, oni wcześniej grali na polskie pola, teraz grają ja na... Ja mówię o farm... ten, o od zera. Bo drugi sezon jest chyba od zera, nie? Czy nie? Nie, to samo. Ja myślałem, że już to skończyli, tak to zrozumiałem. Nie. Ja już długo nie oglądałem. To tak skończyłem na którymś odcinku. Nie! Coś widziałem, coś o drugim sezonie. Od zera do farmera, drugi sezon chyba. Jezu, a ja jutro? O Jezu. A może tego? Update Bizona. Kupię tego.
Nie, za szybko. Nie, że chcę. Nie, na razie bizu nie będzie. Drugiego bizona sobie zrobię. Nie, na pewno. W sumie fajnie by to wyglądało, jakby ktoś z nas kupiłby drugiego bizona. Ale to takie by... Nie, nie. Ja nie potrzebuję drugiego bizona. Zrób mi tu te dwa małe. Pyrtki. Które właśnie wiem, tam się jest. Ja mam wrażenie, że w rally to szybciej idzie to sianie. Nie? Mam wrażenie, że w rally są szybsze te kilometry. No to tak się zdaje, ale na samym początku zawsze, ale jak wiesz, jak przyjeżdżasz na takie pole dychę czy coś, to no wiesz. Dobra, ja ci tu zostawiam luzik. Gaszę, żeby paliwa nie... W sumie to ta skrzynia co ma 4 zakresy i 4 biegi, nie? No. No to są chyba te z Władimirców, nie? He. Co się śmiejesz? Nie, no pewnie tak. A ty widziałeś, był na Facebooku taki artykuł? Tak, wtedy było o tym typie, nie? Co o tym Irańczyku, czy jakiś taki tam, co o tym... ciężarówką przyjechał gdzieś do Polski, nie? No. Nie słyszałeś o tym? Nie. No to ciężarówka mu się zepsuła, nie? No i coś tam była jakaś akcja, zbieramy na nową ciężarówkę czy coś. 2-1, koniec, dobra. Ja przyjadę do Czech, powiem, że jest gdzie ten. Skończyłem się ziarenko, więc ja to dokończę na następnym odcinku. W sumie mam 17 minut, jeszcze możemy skoczyć do pasatka. Gdzie jest pasek, pasek, pasek. A w pasacie? Już miałem ustawione w pasacie. No to tam sobie ustaw Karwicz, czy jakoś dobra, tak. Dobra, czekaj, właśnie nie działa mi to. Karwicz, low range. Automat wyłącz, prędkości wyłącz. To trzeba typ skrzyni dać na 6-1R low how always. O, ma coś jeszcze ciągle. Te pole nie wiem, dobra, tak, jest tak. Dobra, sprzęgło chce do przodu. Sprzęgło, odpalamy. 1, 2, 3, 4. No, super, dzięki majster. 1, 1, 3, 5, 4, 6. Jeszcze do tego dochodzę, że to są wysokie i niskie. No, dzięki mi za ten karnię. Za co? Trzydziestozakresowa, tak na pewno. Jakbyś miał tym 80 pod górę z Longharkami, to byś miał co redukować. O kurwa, ale jedzie do przodu. Czemu on na jedynce jedzie 66? Czy ja mam jedynkę? Ja ogólnie kiedy przyspieszamy czas? No czekam, bo coś mi tu nie pasuje. Ja mam chyba złe ustawienia skrzyni. Nie. 1. To chyba było to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale jedynka nie może być od 66. Nie może być jedynka od 66. Ale tu zakres mam, przecież ja nie chciałem zakresów, liczba zakresów. 1. Zakresy w aucie. No dlatego się dziwię. Ale ja mam 66, 2 na jedynce. Ale fajny ten zatorek taki. 6 dych na jedynce. Bo ta wersja wcześniejsza, co była do pobrania, to taka... Nie.
A ta to już jest coś innego. Ej, halo, 6 dych na jedynce w dieslu. Ej, serio? No. Nie, na jaj. To w benzynie rozumiem, albo w sportowym, ale w dieselku? Paradnie. Dobra, ja muszę sobie jeszcze w ogóle kupić. Ja tam jest nowoczesny, kupiłem sobie Trigger. Ej, co za gościu? Ja myślałem, że gościu mi się w rzepach wsiął. To by było. A co chodzi z tym załączonym biegiem całym, bo nie rozumiem. To by miał co przysiewać. Ach, dobra, lecimy. Chłopie, ja nim nie jadę, ja nim lecę. A tam sobie włączysz, liścik prędkości, coś takiego. No wyłączyłem właśnie. Dlatego mam takie przesunięcie, bo pod szóstką jadę 160. A to i tak mało, przedtem było 220. Aczkolwiek 160 nie starczy, jeszcze sobie dokupię nasionka, paletki, bo nie chcę mi się tam tych małych brać, owies, pszenica, wapno, nawóz, ziarenko. Siadaj na koło. No chyba będę dokupowywał parę rzeczy. Pod paska. No wiem, że to jest golferka, ale mówię na niego pasać, bo to miała być by piątka, ale nikt nie zrobił, a ja nie umiem tak dobrze. Ja nie umiem. No nie umiem, no co będę... No umiem inne rzeczy, na przykład... Wkurwiać majstra. Usuwać polski safe. Na niby. To jest zależy. Ty już od... Nie powiem ilu usuwasz ten safe. Ale na szczęście gramy na YouTube. Zobaczymy. Stąd ujrzy kiedykolwiek światło YouTube'a. Dobra, lecimy. Ale słuchaj, ja ci mówię. Puścisz to na YouTube'a, to weźmiemy jeszcze więcej tych. Ale to jest złe. Ja muszę sobie ustawienia zmienić. Na wysokość przy maksymalnych RPM-ach na 130. Ja zmieniłem nic z kupna. W pola tylko idę. No chyba nie, bo to jest za szybko, bo tu nawet innego sezonu nie ma. Te dźwięki. Ja na czwórce jestem dopiero. Może? A to, bo to już przejechałem. To jest złe, bo w realu to na dwójce bym tu tak zawracał, ale tu na dwójce to ja mam 1800. No mniej nawet. To jest ten plus, że tu jest ten zakres tak porobiony tych biegów, w sensie on jest taki, tak są blisko siebie, że ja je w sumie tak zmieniam jedno za drugim, nie? W sensie, że mogę po dwa jechać w tym sensie. Dobra. Dobra, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcineczek. Chodź do mnie. Mam nadzieję, że to wyszło lepiej niż to te pierwsze podejście. Ja już myślałem, że będzie dup w słup. Buźwa, tak to tam wyglądało. Dobra, to co, trzymaj to się, na razie, cześć i pa pa.